Cześć, witam Cię serdecznie. W tym nagraniu chcę Ci opowiedzieć o blogu, jak skutecznie prowadzić bloga. Nie będzie to nagranie stricte związane z marketingiem, z biznesem, tylko tutaj bardziej chodzi o skuteczne prowadzenie pod postaciami jakby narzędzi technicznych, które trzeba wykorzystać, to trzeba zrobić, żeby on dobrze hulał, dobrze funkcjonował tutaj właśnie w internecie. W związku z tym, że pod spodem masz możliwość zapisania się na listę i tam otrzymania kilku darmowych moich nagrań z płatnego kursu, to nagranie właśnie jest takim pokazaniem takich podstawowych rzeczy od strony technicznej, które musisz wykorzystać, które musisz zrobić, żeby twój blog, czy strona połączona z blogiem, czy sklep z blogiem zaczął dobrze funkcjonować. I przedstawię Ci za chwilę kilka takich najważniejszych rzeczy. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilą, kilka darmowych lekcji podstawowych będziesz mogła sobie obejrzeć, skorzystać po zapisie tutaj pod spodem na listę. Dobra, zaczynamy. Pierwsza podstawowa rzecz, jeśli chodzi o bloga, jeśli chodzi też o wszelkie strony, to domena i hosting. Jest wiele miejsc, z których możesz sobie wykupić domenę i hosting, dzięki którym twoja strona, czy twój blog sam, czy strona połączona z blogiem, czy sklep z blogiem, nieważne teraz, która wersja, tutaj dzisiaj mówimy o blogu, będzie istniał w internecie, czyli domena, czyli www, czyli to jest ta nazwa www, na przykład mój sklep paniewojciu.pl, a przykładem jest tutaj właśnie mój blog życie to pasja na maksa.pl. To jest domena, natomiast hosting to jest to wszystko, co mieści się w środku pod postaciami właśnie grafik, filmów, artykułów, różnych wtyczek, nie wtyczek, narzędzi w środku właśnie mojego bloga, czyli hosting, czyli miejsce, czyli taki przenośny, można powiedzieć, dysk, z tym, że on jest jakby połączony, on jest wirtualny i on jest połączony jakby z naszą domeną. I tam mieszczą się wszystkie, cała nasza zawartość bloga, czyli hosting. Kolejna rzecz to WordPress, czyli miejsce do tworzenia, czyli taka platforma, jedna z wielu platform, w której można tworzyć sobie właśnie bloga. WordPress jest darmową platformą. Tych platform jest wiele, natomiast on jest bardzo, po pierwsze, popularny, jest bardzo intuicyjny, jest prosty do użycia i on dobrze działa z różnego typu innymi jakby wtyczkami, narzędziami, które są również z jednej strony darmowe, a z drugiej strony płatne i one ze sobą w większości dobrze współgrają. Także WordPress, platforma do możliwości jakby tworzenia naszego bloga czy strony, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejna rzecz, która musi zawierać nasz blog, to są motywy, skórki inaczej, czyli ta graficzna strona naszego bloga. Zobacz, to jest mój motyw, moja skórka płatna. W internecie, jak sobie wpiszesz w Google motywy do WordPressa, znajdziesz bardzo dużo fajnych motywów darmowych, ale są też motywy rozszerzone. Z darmowych możesz przejść na motywy płatne, dzięki którym będziesz mógł rozszerzyć działanie twojego bloga, twojej strony poprzez dodanie różnych dodatkowych narzędzi, co spowoduje, że twój blog będzie po prostu inaczej, lepiej funkcjonował, będzie mieć więcej możliwości dodatkowych. Oczywiście możesz sobie skorzystać z wersji bezpłatnej na początku, zobaczyć w ogóle, w jaki sposób takie skórki są stworzone, jakie można edytować. Natomiast później, w momencie, kiedy będziesz już działał systematycznie, czy działała systematycznie na blogu, to zobaczysz, że wersja płatna będzie dla Ciebie najlepsza i będzie o wiele korzystniejsza. Kolejna rzecz. Budowa bloga.
czyli wszelkiego typu narzędzia, można tak powiedzieć, które są wbudowane do naszego bloga, czyli tak jak wspomniałem przed chwilą właśnie skórki, czyli motywy płatne, bezpłatne, menu, widgety, dodatkowe takie miejsca rozmieszczenia, tak jak zobacz na mojej stronie, jak klikniemy sobie na przykład na artykuł, na przykład tu 8 niezbędnych umiejętności w biznesie online, poczekajmy tylko, niech się nam załaduje strona, to zobaczysz, że widgety to są między innymi takie miejsca, które możesz sobie rozmieścić na stronie, na blogu, o właśnie tutaj, z dodatkowymi jakimiś informacjami o nas, o możliwościach zapisu na przykład u mnie na kurs jakiś darmowy, jakieś do pobrania darmowe rzeczy. Także to są, także zobacz możliwość komentowania, kategorii bloga, wpisy, kalendarz, dużo, dużo kolejnych informacji, które możesz po prostu dzięki tym widgetom umieścić na swoim blogu. Co jeszcze? Czyli tak jak powiedziałem, motywy płatne, bezpłatne, wtyczki, przepraszam, wspomniałem o widgetach, teraz mówię o wtyczkach, czyli to są jakby dodatkowe takie narzędzia. One są w wersji płatnej i bezpłatnej, które umieszczasz w swoim blogu, które odpowiadają za różne rzeczy, za bezpieczeństwo twojej strony, za możliwość podpięcia do statystyk, czyli dzięki tym statystykom, na przykład Google Analytics, taka wtyczka powoduje to, że jesteś w stanie zobaczyć, jakie osoby wchodzą na twojego bloga, w jakim wieku, w jakim kraju, w jakim czasie, czy z telefonu, czy z laptopa, czy z tableta. Wtyczki odnośnie na przykład pikseli, czy piksel właśnie Facebooka, czy taki kod pikselowy w Google. Różnego typu wtyczki, które wizualnie pokazują na przykład możliwość przełączenia się, czyli kliknięcia w dany jakiś przycisk wizualny, który odpowiada na przykład za social media. I gdy ty klikasz po prostu, tak jak na przykład zobacz tutaj, o, to zostajesz przeniesiona w miejsce, gdzie na social mediach działasz. Czyli wtyczek jest bardzo, bardzo dużo, które powodują to, że jeszcze bardziej rozszerzają działalność twojego bloga, twojej strony. On się staje jeszcze bardziej widoczny, jeszcze bardziej rozbudowany. Co za tym idzie, staje się lepszy i też musisz wziąć pod uwagę, że z drugiej strony, czy nawet z trzeciej strony, łatwiejszy do ataków z zewnątrz, więc wtyczki dla zabezpieczeń, wtyczki do SEO, czyli do możliwości pozycjonowania twojej strony, spowodują, że twój zwykły blog, który na przykład postawiłeś na darmowej skórce, na darmowym motywie, będzie po prostu chodzącym jednym wielkim kombajnem do biznesu. Także wtyczki są bardzo, bardzo niezbędne do tego, żeby twój blog, twoja działalność związana właśnie na blogu była jeszcze bardziej rozszerzona i powodowała, że zwykły, malutki bloczek stał się dużym kombajnem do na przykład zarabiania pieniędzy, dawania wartości, do skuteczności, jeśli chodzi też o marketing. Kolejną bardzo ważną sprawą to jest to, co przed chwilą wspomniałem, SEO, czyli możliwość użycia wtyczek do pozycjonowania strony, dzięki czemu twoja strona, twój blog się wybije i więcej osób będzie mogło skorzystać z twojej wiedzy, ponieważ ją zobaczą, twoją stronę, konkretne wpisy, a co za tym idzie, ty będziesz bardziej rozpoznawalny, twoja działalność będzie rozpoznawalna i będziesz zdobywać coraz więcej klientów. Jeżeli będziesz zdobywać coraz więcej klientów, to będziesz potrzebować, i to kolejny punkt, listy mailingowej. Nie jest ona bardzo popularna, natomiast jest bardzo skuteczna. I dzięki wtyczkom,
jesteś w stanie, zobacz, tak jak ja tutaj na przykład, umieścić listę mailingową, która znajduje się jakby w środku, można powiedzieć, konkretnych wtyczek. Tam są takie specjalne kody w tych wtyczkach wrzucone, dzięki którym ja mam podłączenie przez wtyczki do mojego autorespondera, czyli miejsca, gdzie zapisują się osoby na moje listy mailingowe. Czyli autoresponder to jest jedna z najlepszych, najskuteczniejszych sposobów, zarazem narzędzie do tego, żeby budować listę swoich odbiorców, dawać im wartość, uczyć ich i później sprzedawać. Ja oczywiście na swoim kanale mam filmy związane z listą mailingową, z autoresponderem. Przewiń sobie mojego vloga i poszukaj filmów odnośnie właśnie budowania listy mailingowej, po co ona jest Ci potrzebna. Jeśli masz bloga, to też chcesz docierać do coraz większej ilości osób. Czyli oprócz tego, że będziesz pozycjonować stronę, to powinnaś reklamować ją. Czyli dawać wartość zarówno na Facebooku, zarówno na Google, na YouTubie i darmową, i płatną. Czyli tutaj mówimy o reklamie płatnej. Im bardziej zaangażujesz się w to, im więcej osób Ciebie zobaczy, tym z jednej strony szybciej będziesz mogła dotrzeć do osób, pomóc im rozwiązać ich problemy, a z drugiej strony staniesz się osobą bardziej popularną i osoby zaczną do Ciebie przychodzić, bo zobaczą Twoją skuteczność. Jeśli chodzi właśnie o reklamę, to wiąże się to z tym, co powiedziałem przed chwilą, z dawaniem wartości. Czyli blog jest tak naprawdę miejscem, gdzie pokazujesz siebie, pokazujesz to, czym się zajmujesz i rozwiązujesz problemy potencjalnych klientów. I jeżeli oni sobie będą mogli w sposób darmowy, skutecznie skorzystać z tej darmowej wartości, rozwiązać dzięki Twojej wiedzy dany ich problem, no to oni do Ciebie przyjdą. Czyli blog stanie się dla nich takim miejscem rozwiązywania ich problemów, dawania wartości, miejscem, taką wizytówką Twoją, tym, czym Ty się zajmujesz, w czym jesteś najlepszy, w czym możesz im pomóc rozwiązać problem. I dzięki temu oni, ich biznesy, ich rodziny, ich rozwój coraz bardziej będzie się piął w górę. Twój blog stanie się też bardzo rozpoznawalny. Ty zaczniesz się piąć w górę, zaczniesz rozwijać siebie i te osoby. Każdy będzie zadowolony. No i to właśnie o to w tym chodzi, żebyś ty, dając na blogu wartość, mógł pomagać innym sobom, a dzięki temu, że pomagasz innym sobom, pomagasz sobie, pomagasz swojemu biznesowi, stajesz się po prostu w tym działasz po prostu coraz lepszy. Także blog jest jednym ze sposobów na to, żeby prowadzić biznes przez dawanie wartości. Wizytówka tego, czym się zajmujesz, w jaki sposób działasz. Zapraszam Ciebie poniżej do zapisania się na listę, gdzie otrzymasz kilka darmowych lekcji z płatnego kursu o tworzeniu bloga. Tam jest również dużo, będzie, część lekcji już jest, natomiast będzie więcej lekcji związanych właśnie z aspektami technicznymi tworzenia bloga, z podstawami marketingu, grafiki, filmów, także tych wszystkich jakby narzędzi, wszystkich rzeczy, które wiążą się z prowadzeniem biznesu na stronie, w tym przypadku bloga. Zapisz się, skorzystaj, proszę Cię o lajka, o subskrypcję, o komentarz, jeżeli uważasz, że ten film dał Ci wartość. Na moim kanale również znajdziesz mnóstwo filmów związanych z biznesem online, z narzędziami, z możliwościami XXI wieku, jakimi jest internet, jakimi są możliwości zarobkowe, zwłaszcza w ostatnich czasach. Także korzystaj z nich. Do usłyszenia w kolejnym moim nagraniu. Ciśniemy na maksa, ruszamy dupę i widzimy się już niedługo. Trzymaj się. Cześć.